Dobra. Maluro! Maluro, chodź do mnie, maluro! O co chodzi? Wsiadaj, maluro! O co? Cza, wsiadaj! Kurwa! Maluro! 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 Byłeś kiedyś w piekle? Co? Pytam się, czy byłeś kiedyś w piekle? Nie. A ja jestem właśnie, kurwa, diabłem tasmańskim. Maluro! Maluro! Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Do piekła. Co? Nie. Zajebisty samochód, Zafira. 10 lat już ją jeżdżę. Ale mam ochotę się jej pozbyć w pewien sposób, kurwa. A ty mi w tym pomożesz? Chcesz robotę? Mogę chcieć. Halo! Zajebiście. A jak to robota? Robota? Podpiszesz pewien pakt, kurwa. Pakt z diabłem. Wtedy dopiero ci zdradzę warunki, kurwa. Że kurwa przedstawię ci, kurwa, co to może być za robota. Malo. Czy ty jesteś nowy w mieście, kurwa, gagatek? No, taki długi dzień, nie? Można by powiedzieć, drugi dzień. Rozumiem. A co, czym się zajmujesz? No, na złomiarzu jeździłem, ale to takie, wie pan. Co mamy te pieniądze? Kombinowali. Mogę ci coś dać zarobić zawsze, no. Ale najpierw będziesz musiał podpisać pewien pakt. Zawrzeć, kurwa, pewien pakt z maluchem. A mam łeb już poryty. Miałem inny pomysł, ale zrobię co innego. Rozwinę tą akcję. Źle pojechałem. Słuchaj, nie chciałbyś No. może, kurwa, polatać z jakimś towarem? No może bym i chciał. A za ile? Bo wie pan, to ryzykowne, nie? No słuchaj, robimy tak. Ja ci daję, No. kurwa, ochronę na ulicy, czyli cię, kurwa, nie dojadą, co jedynie policja. No ale to, kurwa, to już jest za twoją rękę. I, kurwa, daję ci temat. Dzielimy się, kurwa, 50-50. To, co zarobisz, dzielisz na pół, dajesz mi. Ja ci daję wtedy jeszcze więcej tematu. Tylko może musisz zrobić wkład własny, bo to jest rzecz normalna. Ile wkładu własny jest kosztuje? 5 tysięcy, za to daję ci 50. Jak sprzedasz 50 tego jarania, to będziesz w chuj na plusie. Dajesz mi połowę i wtedy masz już pieniądze na większą ilość tematu. No rozumiem. Ja na koncie pewnie z jakieś 4 mam, plus 10 w 20. No posłuchaj, możesz mi zostawić swoją wizytówkę? Ja Mogę. pojadę zerwać krzaki i dam ci temat. Okej. Jest. Jest, dobra, no to widzimy się niedługo. Essa. Idealnie miałem gotówki. Dawaj, jestem tu w Halo? furze. Jestem tu w Już samochodzie. lecę. Tu? No ta. Pojedziemy w jedno miejsce, tam ci pokażę ten temat, dogadamy się i porwa, pokażę ci, gdzie to sprzedawać. Malo, powtórz to, malo.
Maluchu. Dobrze. Nie mówię za dużo, ja tylko mogę mówić maluchu, a nie mogę mówić maluchu, tylko kiedy ja powiem maluchu. Czekaj, a nikogo za nami nie ma? Nie widać. Ludzi, da. Maluchu. Dobra. Tam jest taki kurwa typeczek, musisz do niego zagadać i powiedzieć, że chcesz sprzedawać. Czekaj, w sumie to ja sam do niego zagadam i ci powiem. Okej. Okay. Mordeczko, słuchaj, przyszedłem kurwa poprosić cię o prośbę, że dla latania z tematem, tylko nie wiem gdzie dokładnie bym mógł, powiedz mi kurwa i dorać. Na boisko, dogadać się z nim, że chcesz iść na boisko. Okej. Okay. Dobra, dogadałeś się z nim? Już. Wie pan, na boisko lepiej. Tak. Teraz ogarniemy, gdzie. Dobra. No, dogadane. Zajebiście, dawaj za mną. Zrobimy tak. Ja ci daję pozwolenie na to, żeby możesz latać na boisku z tematem. I sprawa z tym wygląda tak, następująco. Jak pogonisz temat i będziesz dobrze się spisywał, to ci jeszcze może i dzisiaj ogarnę furę, ale zobaczymy. Mam taką tanią, pewną furę. Bo ty chyba własnego samochodu nie masz, nie? No nie no, rowerem latałem wszędzie, wie pan, no. Ciężko z kaską. Także kurwa, ja ci tutaj ten temat dam. Chodź za mną w ogóle. O kurwa, ja do winogrona bym spiałował. Słuchaj, usiądź sobie tutaj na ławeczce. Będziesz tutaj siedział na ławeczce i będą do ciebie ludzie przechodzili z tematem. Tylko chodź na razie stąd. Chodź tam na ławeczkę na razie. Na boisko se chodź, usiądziemy na razie, bo ci muszę ten temat dlaczego już nie skręcić. Tu się kurwa dużo klient kręci, jakichś kurwa innych podejrzanych typów, żeby kurwa nie skroili, ale wiedzą, że ja tutaj tylko latam, więc jest bez lipy. Dobra, siadaj. Siadę se na ławeczce. No. Kurwa, powiem ci, że buty to masz dojebane. Dobra, robimy tak. Ja ci wyciągnę kurwa papierową torbę, którą mam przy sobie z tematem. I tam będzie 50 geta. Za te 50 geta oczekuję 5000 od ciebie. Masz taki budżet teraz przy sobie, czy masz na koncie? Właśnie 5000 aż to ja nie mam, wie pan. A ile masz dokładnie? Przy sobie. No przy sobie i na koncie. 850 przy sobie. I na koncie coś ponad 1000. No to jak. Ja, dobra, to zrobimy tak, jak przelejesz mi kurwa tysiaka. I ile masz tych, no. Ile masz tych części? 100. Chuj, to w sumie nie masz tych części. Przelejesz mi po prostu tysiaka. I ja ci dam tutaj ten temat. Po prostu oddasz mi kurwa po prostu więcej z tego tematu i sobie zarobisz. Kroję chopa na tysiaka. Planuję akcję kurwa godziną na ty. Już się wydaje. 5-1-7-6-8. 5-1-7-6-8. 5-1-7-6-8. Okay. Zespół niespokojnych nut ma Diamond. Masz? Doszło. Słuchaj, no to ja bym wyciął tą torbę i tak, masz mój numerek do mnie, prawda? Mam. Prawda, więc jakby był jakiś problem, to zadzwoń do mnie i ja ci z tym pomogę. Ty będziesz tam na tej ławeczce siedział, co ci pokazałem. I klienci sami zaczną do ciebie przychodzić. Musisz po prostu czekać. Spoko. Słuchaj, ty możesz... Ty pójdziesz drugi, ja idę pierwszy, idę do samochodu, ty drugi idziesz tam na ławkę, zaczekasz to po prostu chwilę z tą torbą i
Dzwoń do mnie, masz tą 50-kę, powinieneś pogonić maksymalnie w pół godziny. Mówię, dzwoń, jakby były jakieś problemy. Spoko. Dobra, jesteśmy w kontakcie. Say bang bang. Ręce do góry. O co chodzi? Z czym ty kurwa handlujesz? Z czym ty kurwa tutaj handlujesz? Rozumiem, spokojnie. Tutaj taki... Czym ty kurwo tutaj handlujesz? Powiedz mi kurwa, pod ścianę i ręce do góry! Chmielem. Czym kurwa? O, chmiel się tu nazywa. Kurwa, nie mam tego. Chmel, dokładnie. Nie mam kurwa liny. Chmel dokładnie się to nazywa i jak coś, to kazał dzwonić. Kto ci kazał dzwonić? Kto ci kurwa kazał dzwonić? No taki chłop powiedział, że jaki problem będzie, to jest jego teren i mam do niego dzwonić. Ty chyba jakieś jaja robisz, kurwa, lata z jakimś lewym towarem i jeszcze kurwa tutaj jakiś gość ci to zleca, ty chyba sobie jaja robisz, to jest mój kurwa teren. Powiedział, że jego... Jaką maksywę? No nie powiedział, dał numer, mogę tak podać. Nie wiem, że to był maluch. O, no taki SMS dostałem, że maluch. Pierdolony idiota, kurwa! Wystawisz mi kurwa malucha, i zabiorę na ten cały pierdolony jaranie, kurwa. Teraz zakładam ci worek na łeb i zobaczymy, kurwa, czy jesteś jakiś cwany. Pójdziesz do normalnej pracy pracować, a nie kurwa, żebyś tutaj z tematem latał. Teraz podjadę tutaj samochodem i wejdziesz mi do samochodu. Ani kurwa kroku. Drzwi są otwarte, dwa kroki w tył. Ci kurwa dam. Latanie z lewusem. Wiesz co to oznacza? Ty masz szczęście, że trafiłeś na mnie, a nie na policję. Gdyby kurwa trafił cię chmielowy patrol, to miałbyś już przejebane. Ile ty masz w ogóle lat? Żeby kurwa latać z takim tematem. No. 19. Ja ci kurwa dam. Ja ci dam. No halo. No halo. Halo, maluch, słyszysz mnie? No nie słyszę cię, dzwoni do ciebie już od jakiegoś czasu, cię nie słyszę. Halo, maluch, ty kurwo! No słyszę cię, dobra. Powiedz mi kurwa, ty z jakimś gościem kurwa współpracujesz, rzucasz mu kurwa temat, każesz mu latać z tym, mamy cię, wiesz, że ty szmato cię kurwa złapiemy, tak czy siak. Ale przecież ja nic nie zrobiłem, no! Kurwa, masz przejebane, rozumiesz, maluch? Masz przepierdolone! Ale kurwa, przecież mówiłem, że oddam wam za ten pierdolony towar, to nie jest moja wina, kurwa, to nie jest lewus! Chuju to mam, maluch. Ten twój gość, kurwa, będzie dzisiaj rozjebany, a ciebie jeszcze, kurwa, czas spotka. Zobaczysz. Ale proszę pana, no... Gadałem z tym twoim maluchem. No. Mówisz, że ma w ciebie wyjebane, a ty spłoniesz. Co? Proszę pana, no kurde. Ja uczciwie pracowałem. Teraz już za późno, było się wziąć do normalnej pracy. A nie kurwa, no? Jakąś lewiznę pchać od pierdolonego malucha. Gorzej sobie nie możesz wybrać. No panie, chmiel, to piwo się z tego robi, to myślałem, że można, że to legalne. Ale co kurwa legalne? Czy to jest... W chmielu się piwo robi, nie? Z tego się kurwa robi jaranie. No? No widzę, że nie w tym świecie żyjesz. Masz przepierdolone. A ten maluch to cię wyruchał.
Masz ciebie wyjebane. Za ile od niego to kupiłeś? No kurwa, 1000 dałem, bo więcej nie miałem. Ja pierdolę. Wiesz, wiesz, że kurwa przepłaciłeś? Pierdolisz. No, tak się kurwa maluch wyruchał. To jest kurwa warte maksymalnie $300 i możesz z tego zarobić $4000. Przecież kurwa, mówię kurwa, że 5 jest warte. Więc jak 300, panie? No, jest przejebane. Zginie dzisiaj, wiesz o tym? No nie no, ale przepada no. Za późno. Chyba, że kurwa jakoś to odpracujesz. A jak? Jak, panie, bo ja chcę żyć, jak? Dobra, mam pewien pomysł. No. Zaraz pogadamy. Zaproponuj mi coś, żebym cię kurwa nie zabił. Ciężki temat. Nie wiem. Nie masz pomysłu. No nie mam, no panie, ja tu trzeci dzień jestem i mi tutaj pan zaproponował szybkie jakieś te chmiel, bo wiedział, że to w sumie legalne piwo się z tego robi. Możemy zrobić to w taki sposób. Ja ci dam kokainę do sprzedaż. No. Wiesz, co to jest? Nie wjebie cię mnie w nic. No nie wjebie cię w nic, kurwa. Przecież chciałem cię nastraszyć, a to z tym maluchem się nie obije, przecież to jest baran jebany. Po co ty w ogóle od niego coś kupujesz? Ten gość w tym mieście jest poszukiwany. Jest za jego głowę jest cena $300,000. A jak panie wiedziałem o tym? Ja trzeci dzień tu jestem. Słuchaj, no to już jest nie mój interes. Ja ci mogę zaoferować pracę u mnie. Jestem Diamond. No. Mówią na mnie Neo. Posłuchaj. Okej. Okay. Zostaw mi do siebie wizytówkę. Ja do ciebie zadzwonię. Zarekwirowałem ten kurwa temat, żebyś miał nauczkę, żeby z tego nie sprzedawać. I dam ci kokainę w zamian. Ale jeżeli ty mi jej nie sprzedasz jeszcze dzisiaj, dam ci jej 20. Jeżeli ty mi jej nie sprzedasz jeszcze dzisiaj, to wybij sobie z głowy wszystko co innego w tym mieście. Będziesz miał wtedy przejebane, tak samo jak i on. A ile to czasu zajmie? Panie? Nie wiem, 15 minut? Dobra. Wie pan, bez biletu trochę tutaj jestem do trzy. No to mam, no to masz czas do drugiej. No poradzisz sobie? Do już pierwszej. Co? Do już pierwszej, dlatego pytam, nie? No, no to powinienem sobie poradzić. To słuchaj, zostawię ci tę wizytówkę? Zrobimy tak, bo miałem kurwa ochotę cię zajebać, ale w sumie patrzę, jesteś dobry dzieciak. To zrobimy to tak, ja ci dam 20 tego, tylko musimy wrócić na centrum. I... A? Poza tym kurwa, ja ci w sumie jakiś samochód ogarnę, chodź. Wsiadaj, wsiadaj. Ja ci ogarnę samochód, ty tym samochodem wrócisz na centrum. I spotkamy się na centrum gdzieś. Ja ci podrzucę ten temat, bo muszę załatwić coś na paleto. Mogę ci ten samochód otworzyć. Ja się do ciebie niebawem odezwę. Jak się do ciebie odezwę, to wtedy będziesz miał mój numer i ja... ja ci dam ten towar. Nie musisz mi nic płacić, po prostu ja ci dodam, ty mi to sprzedasz, wtedy się podzielimy 60 do 40. Dobra. Jedź w stronę miasta, spotkamy się tam niedaleko. Tylko gdzieś bądź na obrzeżach miasta. A dzwonisz do mnie. Wolę zaryzykować i zrobić potężną kurwa akcję. Nawijaj. Sprzedałeś to, co już wszystko trzeba? Kurwa, w coś ty mnie wyjebał, stary. Kurwa, chłop mnie porwał, kurwa, normalnie. Zajebał wszystko i powiedział, że kurwa, odjebie mnie zaraz. Co? Zgubiłeś mój kurwa towar? No chyba cię kurwa pojebało, ty żeś mnie na nie swój teren wyjebał. Masz przejebane, tylko jak cię znajdę, masz przejebane! Masz kurwa przejebane, podobno cię kurwa pół miasta szuka. Nie twój kurwa interes, zafajdany chujku. Znajdę cię kurwa, miasto nie jest duże! Kurwa zobaczysz, ty mi oddasz 50 w zębach!
Dlaczego? Kurwa, słyszałem jak kurwa byłeś obsrany, kurwa dzwonił chłop do ciebie. Nie twój kurwa interes, nie twój interes! No kurwa właśnie teraz mój. Kurwa, moje życie jest kurwa krawędzi. Malu! Nie twój kurwa interes! Nie twoja sprawa to jest kurwa! Halo. Siema, słuchaj, gdzie cię można spotkać teraz? Aktualnie na Skarzą wyjeżdżam. Dobra, to ja ci... masz cały samochód, tak? No mam. To ja ci wyślę GPS-a do 2-3 minut i podjedziesz. Dobra. No, na razie. Wskakuj do fury. No, jestem. Dałem ci więcej w sumie. Znaczy, dam ci więcej i obróci to wszystko, najwyżej po prostu jutro mi oddasz pieniądze. Dobra. Masz w schowku. Wziąłeś już? Wziąłem. I teraz pojedziemy w miejsce. Pewnie sam wiesz, no bo byłeś na zleceniach. Pojedziemy na zlecenie i powiem ci dokładnie, w którym miejscu masz handlować z tym. Bo nie w każdym schodzi to z taką samą ceną. Akurat ten biały proszek. Dobra. Dzwonił do ciebie ten maluch? Nie dzwonił. Ja złapię jeszcze gnoja. Ale podejrzewam, że jak ty do niego dzwoniłeś, to mam przejebane. No ja z nim gadałem, no. Ja jeszcze potem z nim gadałem. Gość się mnie boi, ma przejebane. A na jakąś ochronę coś mogę liczyć, czy nie za bardzo? No, nie masz ochrony przed maluchem i przed całą resztą generalnie. Ja mam... Nawet jeżeli by przyjechali, nie wiem, biali, czy... fioletowi, czy ktokolwiek inny, to mówisz im, że jesteś ode mnie, że jesteś od Neo. Wynut Hills Park. Tam w tych dzielnicach oni najwięcej tego biorą. Wynut Hills Park. No, mam. Dobra, no to dawaj, skakuj do fury. Ja tam ci odstawię i czy mogę jakąś furę ogarnąć, nie? Ci coś otworzy wytrychem. Dobra. Ogólnie jakby kto pytał, to od kogo jestem? Od Neo. Dobra. Masz mój numer jak coś. Gdyby ktokolwiek coś miał do ciebie, zadzwoń do mnie. A gdybyś spotkał malucha, to dzwoń do mnie cały czas. A no, ogólnie to będę musiał spierdalać, żeby przeżyć. Nie no. Masz może jakieś nóżce czy cokolwiek? Wiesz co, no aktualnie nie mam, przecież mam tylko pistolet, a pistoletu ci nie dam, ale to w tej dzielnicy maluch się nie kręci, więc z tym bez lipy jest. Dobra. On sprzedaje na getcie. Dobrze wiedzieć. Czekaj, wezmę ci samochód, ogarnę, poczekaj. Dobra. Get out of my way, please. O nie! Kurwa, wytrych mi pękł. Ja pierdolę. Dobra, ty ja tu przyjadę ogarnąć jakąś furę. To idź tam na ten placek i handluj. Jesteśmy w kontakcie. Ja ci przewiozę niedługo furę. Co ty kurwo robisz, jebana? Mam cię kurwa! Stój! Stój, bo kurwa ci wiebie kosę! Stój! Zatrzymaj się kurwa! Nie szanujesz dupy? Kurwa... No stój kurwa!
No i co, cwaniaczku? No i co, cwaniaczku? Kurwa, malo! Przyszło szydło do wora, przyszedł kurwa diabeł do wora, no i co? No i teraz do cię mamy, kurwa. Ja, kurwa, winny ci, kurwa, pieniądze, da? Kurwa, pojebało, żeś mnie wystawił. Ja ci, kurwa, dam. Malo! Teraz to się, kurwa, zabawimy. Myślisz, że będziesz latał z towarem Neo? Chyba cię pojebało. Nie będziesz latał z towarem Neo nigdy! Będziesz do tego, kurwa, pierdoloną kokainę biał, proszę! Innym też to, kurwa, wciska! A ty mówisz, że mój chmiel jest chujowy. Spadnie teraz na ciebie kara wyroczni. A kara wyroczni to jest... Wyroczni mi mówiła. Wiedziałaś, gdzie się spotkać. Zmęczyłem cię, kurwa. Zmęczyłem cię, kurwa, na trop, który za sobą zostawiasz. Ty, kurwa, gadku. Masz przejebane. Teraz masz przepierdolone. Maluchy. Ja, maluchy. Ja dzwonię do tej kurwy Neo i zobaczymy, co jest taki cwany. Jak kurwa mam dzwonić? Kurwa, ledwo żyje. Dobra, wezmę od ciebie zaraz numer, kurwa. Wezmę od ciebie zaraz numer! Zaraz to cię, kurwa, ożywię. Zagrasz w moim filmie akcji, kurwa. Teraz tu już podpisałeś pakt z diabłem i cię odsyłam do piekła. Ty, kurwa, gagatku! Kurwa, myślisz, że nie wiem, ja wezmę tak o sobie. Ten numer wyciągnę. Na spokojnie. Przegrzebię ci, kurwa, każdą kieszeń. Wsadzę nawet ci palca w dupę, żeby, kurwa, wyjąć tą pierdoloną simkę. I wtedy zadzwonię do Neo i mu powiem, kurwa, co o nim myślę. Tyk, 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 tyk. Malo, malo. Chuchłał chuchłę? Ty chuchałeś kiedyś chuchłę? Gagatko? Masz przejebane, masz przejebane. Na, 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 na. Teraz sobie odpalimy moją ulubioną pioseneczkę i kurwa będzie rad po tobie. Gagatek, gagatek. Zaraz zjadę na pobocze, kurwa, i odpalę moją muzykę ulubioną. Teraz na spokojnie, zobaczymy, czy będziesz taki, kurwa, cwany, cwany lisek. Taki maluch z ciebie, taki maluszek. Maluch, zapiszę to, maluch. Czy nikogo za mną nie ma? Nie. Maluch, maluch. Teraz zobaczymy, czy masz kartę SIM przy sobie, tylko, kurwa, gagatku. Kurwa, biały proszek. Jebana kokaina, Leo. Mu się w dupie poprzewracało już i co? No i mamy twoją kartę SIM. Teraz zobaczymy. Zadzwonię, kurwa, do Neo od ciebie. No i co, kurwa, Neo? Myślałeś, że, kurwa, naliczysz mnie i wyruchasz, kurwa, gagatka ode mnie, który, kurwa, miał na ten tematem, kurwa, dla mnie. Z chmielem, kurwa, żeś go przegabaczył na ten swój biały, kurwa, proszek, tak? Teraz to masz przejebane. Ale o co ci chodzi, kurwa? Diamond! O co ci chodzi? Maluch, kurwa, słyszysz? Chuja nie słyszę. Teraz to masz przejebane. Rozumiesz? Kurwa, spalę tego gagatka i masz przejebane. Maluch! No, do widzenia. Do widzenia. Czekaj, Diamond, czekaj! Mam cię, kurwa. Teraz to, kurwa, spłoniesz. Kurwa, no. Dopiero się domyślił, że ja to ja. Teraz to masz przejebane. Nikogo za mną nie ma? Nie, chyba nie ma. Teraz, kurwa, oddam cię, kurwa, wyroczni. Oddam cię, kurwa, meluchom wszystkim, kurwa. Widzisz, masz przejebane. Ratunku, kurwa. Możesz teraz powiedzieć ostatnie swoje trzy słowa. Słucham, zamieniam się w słuch. Kurwa. Zajebie cię. Co? Zajebie cię jeszcze. Co ty zrobisz? Ty, kurwa, gagatku? Melo, jasne.
A jeszcze zapomniałbym o ostatnim elemencie nierozłącznym, kurwa, moim w tym rytuale. Wszystkie maluchy razem ze mną dzisiaj zaśpiewamy. Maluchu. Maluchu. Maluch dzisiaj. Maluch nie będzie go. Gagatek czy maluch? Jeden to jest chuj. Bo i tak zostanie spalony dziś. Maluchy, dziś się żegnają razem z tobą. Maluszki, da-da-da-da. Czyli teraz musimy się z tobą pożegnać. Na razie, maluchu! Maluchy! Maluchu! 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 Maluchy!